Cześć, witajcie. Chciałbym w tym wideo poruszyć bardzo ważny temat, mianowicie społeczność, w jakiej się obecnie znajdujemy. To, że oglądasz to wideo, znaczy, że chciałbyś coś zmienić w swoim życiu. Znaczy, że chcesz wyjść z cienia. Chcesz być kimś więcej niż osobą, w którą jesteś obecnie. Niestety, jeśli my podejmujemy jakieś decyzje odnośnie zmian, jeśli chcemy zmienić cokolwiek w swoim życiu, nasze otoczenie, czyli społeczność, w którym żyjemy, nasi bliscy, znajomi, może też członkowie rodziny, nie pozwalają nam na takie zmiany. Swoimi opiniami, swoimi sugestiami, swoim sposobem myślenia blokują to, co ty chcesz zrobić, co chcesz zmienić, blokują twoją ingerencję we własne życie. Jak sam wiesz, gdy ty chcesz coś zmienić, sugerujesz się opiniami swoich najbliższych, opiniami znajomych. To jest największy błąd. Ponieważ jeśli oni nie podejmą takiego samego wyzwania jak ty, najczęściej będą ciągnąć cię w dół. Nie pozwolą ci wyjść z otoczenia, nie pozwolą ci stać się kimś innym, stać się kimś lepszym od nich. Tak jest ten świat ukształtowany, że jeśli mamy swojego lidera, społeczeństwo jest jemu podporządkowane. Natomiast jeśli ktoś z obecnego społeczeństwa, czyli jeśli ty z własnego otoczenia zechcesz być liderem, całe społeczeństwo będzie automatycznie ciągnąć cię w dół. Taka jest niestety prawda, z tym musimy się pogodzić. Także jeśli chcesz zbudować własny biznes, jeśli chcesz pokazać innym ludziom lepszą drogę do osiągnięcia swoich marzeń czy też sukcesu, musisz podjąć wyzwanie, oderwać się od swojej społeczności. Powiedzieć znajomym, dobrze, cenię waszą sugestię, cenię waszą opinię, ale idę tą drogą dalej. Musisz im to jasno powiedzieć, bo jeśli nie powiesz im tego wprost, za każdym razem będą ciągnąć cię w dół. Przyjdą do ciebie, powiedzą ci, słuchaj, nadal się zajmujesz takim głupstwem, czemu to robisz? Czy już coś z tym zarobiłeś? Czy już masz jakieś osiągnięcia? Czy cokolwiek coś z tego masz? Tylko marnujesz swój czas. Takie są najczęściej obiekcje, które słyszymy na co dzień, co słyszę ja, wśród moich znajomych, z którymi współpracuję, to są najczęstsze obiekcje. I musisz przyjąć je bardzo obiektywnie. Musisz nie zważać na takie obiekcje po prostu i nadal kierować się ku swoim celom. Musisz być odkrywcą, jak Kopernik, jak Vasco da Gama, jak Kolumb. Musisz być jednostką, która będzie prowadzić twoje życie indywidualnie. Musisz oddzielić się od społeczności. To jest najważniejsze w tym momencie, abyś takie wyzwanie podjął. Ja wiem, że będzie ciężko, ponieważ też przez to przechodzę i czasem z niektórymi obiekcjami jest się naprawdę trudno pogodzić, ale to jest niezbędne. Ja to wiem i ty również musisz to wiedzieć. Jeśli będziesz naprawdę pewien swojej decyzji, dołącz do mnie. W zakładce projekty jest 90-dniowy program zmiany mojego życia, który ja również prowadzę. Wejdź tam i zrób to po swojemu. Podejmij to wyzwanie. 90 dni, dzień w dzień, rób coś nowego. Ucz się czegoś nowego. Pokazuj znajomym, że jednak zależy ci na tym, żeby wyjść z własnej społeczności, żeby osiągnąć sukces, zbudować biznes w sposób, w jaki oni jeszcze nie mogą pojąć, w jaki sposób dla nich jest nieosiągalny. Oni tego nie rozumieją, ale jeśli ty zaczniesz się uczyć, jeśli zaczniesz stosować nowe techniki budowania systemu, budowania przyszłości, zaczniesz osiągać sukcesy, zaczniesz osiągać dobre przychody i wtedy pokażesz tym ludziom, że twoja droga jest właściwa i wtedy oni podążą za tobą. Jak stado. Ty musisz być ich liderem. Wtedy stado ruszy za tobą. To jest najpiękniejsze, ponieważ ty nie musisz wtedy szukać nikogo, to oni automatycznie ciebie sami znajdą. To jest coś pięknego, prawda? Będziesz liderem ludzi, którzy chcą osiągnąć to samo, co ty. W tym momencie jesteście w tym samym miejscu. Mam nadzieję, że podejmiesz to wyzwanie i będziesz już niedługo liderem swojego stada. Będziesz szukał ludzi. Wiadomo, nie z każdym będziesz chciał współpracować na początku, ale z każdym warto nawiązać jakąś więź czy też współpracę. Także bądź nowym Kolumbem.
Podaj mi wyzwanie, pokaż światu, że świat się myli. Ty masz rację, udowodnij im to, wtedy wszyscy uwierzą i pójdą za tobą. Dlatego osiągnij sukces, nie daj się społeczeństwu. Do zobaczenia w programie 90 dni zmiany życia.